Świętujemy, celebrujemy jubileusz dzieła, działalności pana Pongowskiego. Jak pani drogi z panem Andrzejem się skrzyżowały, zetknęły? Jak to się stało? No, znamy się z Andrzejem już bardzo, bardzo wiele lat. Spotykaliśmy się jeszcze w galerii na Chorzej. Miałam kontakt z jego siostrą. Potem Andrzej zaprojektował logo Fundacji Jakobo. No i jakby cały czas już jesteśmy w nieustającym kontakcie. No i myślę, że jeszcze wiele przed nami, bo jakoś tak się, także było ostatnio na otwarciu budzika dla dorosłych na Brudnie. Ale cały czas przy tych plastycznych imprezach mamy kontakt. Mam takie dwie osoby, z którymi przez życie idziemy jakby przez lata całe. To jest Andrzej Pongowski i Józef Wilkoń. Bardzo mi się spodobało to kolorowe liternictwo i potem właściwie wnętrza tych klinik robimy w takich barwach. Co też ma oczywiście przełożenie na osoby, które są w bardzo ciężkim stanie. Zazwyczaj są w depresji jakiejś, w szoku, pogrążone w smutku. I kolory też mają, na przykład gdybyśmy tam zrobili gołębie kolory, no to każdy neurolog by powiedział, że to jest bardzo nietrafione, że to po prostu szkodzi tym ludziom i ich bliskim, tak? Także te kolory, które Andrzej zaproponował, plus no właściwie oparł się generalnie na fotografii Oli, mojej córki, która no jest takim spirytusem tych wszystkich działań. Znaczy ona sobie leży, ale nami to robi ciągle. Także bardzo trafione to, także Andrzej nawet chciał kiedyś już, mówi, to trzeba zliftingować to logo, bo ono już jest troszkę passé. Ja mówię, nie, jest super, nic nie robimy.